Siemanko, witam Was serdecznie. Nie z piekarni, tylko z mojej kuchni. Ja będę robił obiad. A gdy robię obiad, zawsze z pomocą mi przychodzi HelloFresh. I się jakieś tam burrito robimy, tylko zrobiłem błąd. Mięso z kurczaka wykorzystałem wczoraj, a miało być do tego, a wykorzystałem do innej potrawy. Pomyliłem się, ale wołowinę wykorzystam. No i jedziemy z tematem. Nie jest odcinek kulinarny, chcę Wam coś opowiedzieć, co mnie spotkało wczoraj. Włączymy piekarnik, momento. O. Palimy piekarnik. Cyk. Damy 195 na ziemniaki. Dobra. Potrzebuję deskę, a deska jest tutaj. Muszę jakąś ją wyciągnąć. O matko bosko. Matko bosko, nie chcę kamery tutaj czasnąć. Jest, udało się. To kiedyś też mi się zdarzyło, może Wam opowiadałem, może nie. Chodzę do sklepu sobie. Jak to? Boże, ile tego? Cebulę. Wszystko mamy. Aha, jak chcecie HelloFresha wypróbować, przychodzą Wam takie torby z wszystkimi składnikami, bardzo dobrej jakości. To macie kod poniżej. Kod poniżej filmu. W opisie filmu. Ale tych sosów dali dużo. Co to jest? Mango chutney. Dobra. Będę potrzebował, nie będę potrzebował. Więc tak, wchodzę sobie do sklepu i to nieraz z taką sytuacją miałem miejsce. Może się powtórzę, może nie. Jakiś nóż by się przydał. O. Może się powtórzę, może nie, no ale na bieżąco Wam to opowiem. Kupując coś w sklepie, szczególnie tutaj mięso, pieś z kurczaka, czy tam jakiś schabowy stek, to mają te naklejki takie. Po prostu antykradzieżowe, że ci tam pika. No i wyobraźcie sobie, że nieraz miałem takie zdarzenie, że tam wychodzę, idę już do kasy, płacę, wychodzę, no i nie pika, no i tam ochroniarz tam marszczy się, a no pokazuje mu tam tą torbę. Paragonu mu nie pokazuje, bo nigdy nie biorę tych paragonów. Miałem parę razy takie zdarzenie, że młodzieniaszki, młodzieńcy, przyszłość Londynu, jak ja ich to żartobliwie nazywam, no nabrali sobie steków, pierdół, weszło ich tam z czterech czy z pięciu, nie wiem, na pewno czterech ich było, tam rozproszeni byli po całym sklepie, nabrali sobie browarka, nabrali sobie tych drogich steków. No i jakby nigdy nic, udają się zamiast do kasy, to do wyjścia, nie? No i oczywiście ochraniarz, czy jak to tam się nazywa, pika bramka, wyszli sobie z tym wszystkim, nie zapłacili, czyli udawał oczywiście, że ich nie widzi. Nie wiem, jak to działa. Mnie widzą, jak uczciwie płacę, a chłopak ich nie widzi. Nie wiem, czy to jakieś mają współpracę ze sobą, czy po prostu no, chłop się może bał. Chłop się bał. Chłop się bał i tyle. Mam problem, nie mogę domyć takich szklanych naczyń. Piszcie mi w komentarzach, czego użyć. Różnych środków, szorowanie i nie mogę tego domyć. No i młodzieńcy sobie wyszli, jakby nigdy nic. No i co? No, takie zjawiska tu mają miejsce na gminie. Policja niby jest, ale jej nie ma. Ścigać raczej ich nie będą. Jak mi policjant powiedział, kiedyś gadałem z policjantem po służbie, znajomy, który pracuje w policji, że po prostu oni wszyscy wyglądają tak samo i oni mają problem z ich rozpoznaniem, bo oni wszyscy wyglądają tak samo. Dobra, dajmy trochę soli. I piszcie w komentarzach, czy spotkaliście się z takim zjawiskiem, takiej kradzieży zuchwałej, bo to inaczej nie można nazwać, nie? Ja tam po prostu śmiać mi się z tego chce, bo gostek mnie widzi, podlatuje od razu do mnie,
Ale może jakbym był innego koloru skóry, to nikt by do mnie nie podlatywał. Nie wiem, o co to chodzi, nie wiem. Nie mam pojęcia. Boi się pewnie, nie? Pewnie się boi. Dobra, odstawiamy ziemniaczki. Kij wie. Trudno mi ocenić. Piszcie w komentarzach. O co kaman? Gdzie jest mięso mielone? Dobra, co tu mamy? Jak to zrobić w ogóle? Halo, przepraszam. Tak jak myślałem, wszystko poczopać, pociąć i na patelnię wrzucić. No normalnie, wszystko wymerdać. Dobra, dwie cebulije. Szalotki. Jednak ta paczka mi się przyda. Tak to wygląda z tym takim zuchwałym złodziejstwem. A że kradną tam na potęgę wszystko, rowery, nie rowery, czego nie zabezpieczysz, to już słyszeliście o tym. Ale w sklepach to taka plaga, kurczę, tego. Wchodzą sobie, biorą bezkarnie, oni tak się nauczą i tak robią cały czas, nie? Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. W Polsce nie wiem, czy tak się dzieje, ale raczej chyba nie. Bo jest policja, jest tego, a tu ta policja taka jest, są w porządku, ale tak jakby ich nie było, tak policja. Policja na niby, można powiedzieć. Taka, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Papryka, moi drodzy. Jedziemy z papryką. Odcinek o Brexicie. Ole, komentarze fajne pisaliście. Dziękuję wam, że takie zainteresowanie odcinkiem. Oczywiście niektórzy tam mnie zrównali z ziemią, że Jarek, co ty pieprzysz za głupoty, to nie wina Brexitu. A że ludzie wyjechali, to czyja wina jest? Że ludzie wyjechali i nie chcą wracać, bo nie mogą wracać, bo wizy. Oczywiście, że wina Brexitu i nikt mi nie powie, że tak nie jest. Chciałbym jakiś nóż fajny. Moi drodzy widzowie. O! Jest. Jest porządny. To jest wina Brexitu, że ludzie wyjechali. Już nie mogą wrócić, lub mogą, ale te procedury są tak upierdliwe, że ludzie nie chcą. Ale wiadomo, koszty benzyny, brak benzyny, co mówiłem, to też wina była Brexitu, bo nie było kierowców do rozwożenia. A resztę, ekonomiczne takie sprawy, to może wojna, może inne aspekty, inflacja. No mieliście rację, tam niektórzy wkładali, no inflacja, ale to nie jest wina Brexitu, ale ja nie mówiłem, że wszystko jest winą Brexitu. Zrozumcie mnie, że ja mówię to, co widzę. Nie jestem żadnym fachowcem tej wiedzy, ale wielu z was okazało się normalnie mistrzami w tej dziedzinie, fachowcami. Na moim kanale jest wielu fachowców, którzy w każdej dziedzinie mi pomogą. I to się bardzo cieszę, bo fajnie tak poczytać normalne, mądre komentarze, nie? Serdecznie wam dziękuję za, że jest spokój w komentarzach, nie ma żadnych sesji, żadnych paskudnych ludzi. Za to wam dziękuję, że umiecie się zachować. Dzisiaj do roboty się wybieram na godzinę, nie wiem, na 20 chyba pójdę. Jest straszny upał. 30 parę stopni. 30 parę stopni, moi drodzy widzowie. Cały taki rozpierdziel tu mam. 35 chyba. Wczoraj normalnie miałem coś nagrać, ale powiem tak. Z tyłu karynna. Tak było gorąco. Leciało mi po nosie. Nie wiedziałem, co pić. Najczęściej piję sok pomarańczowy albo jedną dużą kawę mrożoną, żeby tak się nie pocić. Ale jest tragedia. Ale przypuszczam, że te upały długo trwać nie będą. Jakoś da się je przeżyć. Ale w końcu nie narzekam. Jest lato, niech będzie ciepło. Jest lato, niech będzie ciepło, bo dosyć tego deszczu. Dobra. Co dali? Dobra, odpalamy to, niech się myrdo. Nie wiem, czy oleju dodać. Nie dodaję oleju, bo są składniki. Takie. Wołowinka. Wrapy. Pełno sosiwa. Sos pomidorowy. I co to jest? Spice mix. A tego spice mixu nie używam, bo jak go użyję, to nie będziecie w stanie tego zjeść. Polecam HelloFresha. Wbijajcie.
wbijajcie na link, który wam udostępnię, dostaniecie 47 funtów zniżki. Takie coś wam przychodzi i sobie gotujecie. Dla mnie spoko, bo żonka w pracy, ja nocki, obudzę się o godzinie 14, obudziłem się pół godziny temu i po prostu no nie chce mi się iść do tego sklepu. Nie? Najczęściej jeżdżę po pracy, po nocnych sklepów, po wodę, którą piję, o taką piję, proszę bardzo, to nie jest reklama, bardzo dobra woda. Jarek, nie pij tej wody, bo masz nadciśnienie. Sorry, muszę pyrasy wrzucić. Momento, ustawimy czas. Ile jest 25 minut na ziemniaczki? Ba, 25 minut, dokładnie. Lecimy z koksem. Jarek, nie pij tej wody, bo masz nadciśnienie. Jarek, nie pij kawy, bo masz nadciśnienie. Jarek, nie jedz tego, bo masz nadciśnienie. Dziękuję wam za wszystkie dobre rady. Ale no kurde, niedługo to będę trawę jeść. Będę jadł trawę. Może skieruję kamerę trochę, co tu się wyprawia. O, proszę bardzo. Nic specjalnego. Oczywiście jakąś merdaczkę najchętniej drewnianą bym przechwycił. Merdamy. Zmniejszymy trochę. Cebulę z papryką podsmażam. Do tego wrzucę wołowinkę. Te czapne się wrzuca na patelnię, czy to się smaruje te? Chicken fried, this here chicken sliced pepper. Tak, wrzuca się. Czasami za dużo produktów jest. Mi się wydaje, że teraz jest za dużo. Podsmażamy to wszystko. Ale odcinek kulinarny to nie jest. Pogadam sobie jeszcze z wami chwilkę. No i tak to jest w tym Londynie, że panowie policjanci nie radzą sobie właśnie z takimi grupami, które wchodzą, biorą co chcą, ale ostra cebula. Wow. Biorą co chcą i wychodzą. Woda jest zajebiaszcza, polecam. Nie jest żadna reklama, ale polecam tą wodę, no co, bo jest dobra. 6 takich wód kosztuje 4,99 w zgrzewce. Ja zawsze biorę sobie jedną zgrzewce, nie bawię się tam po dwie wody. 5 funtów. 5 funtów kosztuje, czyli ile tam? 26 zł, coś takiego. A w Polsce powiem wam szczerze, że nie wiem ile taka woda kosztuje. Dobra, to już się pomerdało. Wrzucę wołowinę. Hello Fresh ma fajnej jakości. Wszystko naprawdę, no polecam wam. No. To nie jest żadna reklama, bo takie coś możecie i wy sobie zrobić. Podajecie kod, który udostępnia wam Hello Fresh na waszej stronie. Tam gdzie się logujecie, to też możecie komuś niespodziankę zrobić i wysłać mu taki kod. No. I tak to wygląda. Boże, jak mi się dzisiaj nie chce iść do roboty, a nie chce mi się dlatego, bo jest taki upał. Nawet nie chce mi się nic nagrywać, szczerze. Ale cóż, taki zawód. Ale lubię ten zawód, jak wiecie, i nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać, moi mili. Dobra, pokażę wam jak to wygląda. O! Merda się merda. Tak, merdam to wszystko. Tu jest mięso mielone, papryka i cebulka, szalotka. Przyprawiłem przyprawą do mięsa mielonego i dałem delikatnie tej przyprawy, co była w paczce. No i dodajemy pomidorowy sos, który jest... Wszystko macie w zestawie. Zmniejszymy trochę. Wszystko naprawdę łatwo, prosto się robi. Polecam, ktoś nie ma czasu. Oczywiście w UK, bo w Polsce pewnie są jakieś inne.
Nie mówię, że w Polsce tego nie ma, ale HelloFresha chyba nie ma. Wszystko odmierzone, tak jak powinno być. Myk. Wszystko wsypujemy, wlewamy. Powtórzę się. Mi to bardzo pomaga, bo przychodzą mi składniki, mam gotowy obiad. Zawsze w niedzielę przychodzi mi paczka na trzy obiady. Razem na 6, nie? Bo na 2 osoby. Za dużo tego chyba dali. Czasami, jak już mówiłem, czegoś za dużo jest, a czasami czegoś za mało. Któż to mnie męczy? Leci. I merdamy, moi drodzy. Przygotuję sobie patelnię do tortilli. Być mało, bo powinienem... U jest! Jest! Taka oto patelka. Powinienem to robić w piekarniku, ale na patelni też wam wyjdzie. I mieszamy. Podkręcimy. Cyk. I tak to wygląda. I bardzo proste. Podgrzewacie tortille, składacie tortille. Tam tego pokazywać wam nie będę. Bo każdy pewnie wie, jak wygląda tortilla. Poczekajcie, widać mnie w ogóle. Jak do was mówię, czy mnie nie widać. I takie szybkie obiady sobie przyrządzam, moi drodzy. Zapraszam was na kolejne odcinki z piekarni. Bo kolejny będę nagrywał już w niedzielę. Bo w niedzielę idę do pracy. Jakieś tematy. Poruszymy takie tematy jak szacunek w dzisiejszych czasach do innego człowieka. Który też zaobserwowałem, że go brak. Ogólnie taki temat szacunku. Co to jest ten szacunek? Taki temat sobie poruszymy. Poruszymy sobie temat bezdomności wśród naszych rodaków. Naprawdę będą bardzo ciekawe, fajne odcinki. Serdecznie was na nie zapraszam. Wrzucę ten jeszcze jeden. A wlećcie na kanał do mojego ziomka opowieści mojej treści. Fajnie opowiada. Wbijajcie do niego opowieści mojej treści. Ale masakra się zrobiła tutaj z tym miąchem. Dobra, moi mili. Życzę wam zdrówka przede wszystkim. Pogody ducha w tych ciężkich dla nas wszystkich czasach. Trzymajcie się i czekajcie na następne odcinki. Na razie. Cześć.